Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Twierdza Krzyżowiec. Powiem Wam, że to jest odcinek, którego chyba z oceniania zamków bałem się najbardziej. Nie mam zielonego pojęcia, jak oceniać zamki Sultana. One będą wszystkie praktycznie takie same. Tak jak jeszcze u Saladyna czy u kogoś zamki, też się wydają podobne, tylko chociaż mają. Jakieś różnice w wieżach, tutaj może będzie jakaś fosa, tu nie będzie. Tak u sułtana jedyne co się będzie zmieniało to to czy on ma tą wieżę, czy nie ma tej wieży. I praktycznie to będzie tyle. Może jakiś ewentualnie domek, czy coś tam będzie na zewnątrz i to... To jest naprawdę tak trudny odcinek dla mnie do ocenienia, że to ja że już nie wiem. Szczury były łatwiejsze, bo tam naprawdę przynajmniej coś w tym zamku się różniło. Jeden był lepszy, jeden był gorszy. A sultan to jest po prostu. Wszystko i to samo. Dobra, dajmy kogoś naprzeciwko. Damy kalifa. Myślę, że się nie pokonają nawzajem. 20 tysięcy sultanowi na start wystarczy. Zamek numer 1. lecimy. O tyle, że długo nie, nie będzie trzeba czekać na wybudowanie tego zamku. To jest też duży plus. Okej, okay, no i dobra. No i pierwszy zamek to jest ten, który ma dwie wieże. Oczywiście, jak jest wieża, to. Można tutaj się upierać, tak jak się upierałem też u Kalifa, że jak jest taka wieża, to w teorii można uznać to za łatwiejsze przejście. Ale trzeba też oddać y, sultanowi to, że on naprawdę w tych zamkach potrafi się bronić, więc nie jest to naprawdę aż tak wszystko złe, bo te zamki co prawda no, są proste, są banalne, ale obrona w tym jest tak skuteczna, sultan bazuje na procarzach, trochę miotaczy, trochę łuczników, więc ta obrona naprawdę jest skuteczna. Nieraz się wybronił. Jak były testy sultana to potrafił się wybronić z pięciu ataków wieprza, szeryfa, Jak podchodzili pałkarze, to oni nie byli w stanie nic zrobić. Do tego armie zbrojnych też mają problem przez ilość miotaczy, jaka tu się pojawia. Więc no co jak co, trzeba przyznać, że obojętnie jaki to będzie zamek, chciałem powiedzieć, wybroni się. Yy, jeszcze raz replay. Kalib za silny jesteś? Naprawdę? No poważnie. Dobra, dwie przadane. Bo chciałem dać węża, ale ja coś czuję, że węża to Sultan pokona. Chociaż Sultan, jak skończy mu się pieniądze, to nic nie zrobi. Dobra, ale no, tak mówię. Zamki Sultana będą o tyle podobne. Mówię, tu dla mnie będzie kwestia jeszcze tego, co może ma w środku. Czyli tu ma tak: trzy domy, spichlerz, market, obóz tajemników i jakieś te pozytywne rzeczy na współczynnik dobra no i to w sumie tyle. Brama jest z przodu nie, nie wiem jaki to ma sens w tym zamku czy ta brama będzie z przodu czy z tyłu o tyle w sumie jest jeden zamek w którym jakby brama może być z tyłu. No to wtedy załóżmy że te jednostki będą miały dłuższą drogę to może jest nawet lepiej. Chociaż szczerze u Sultana nie wiem czy jest lepiej jak właśnie te jednostki wejdą od razu i wszyscy miotacze mogą się nimi zająć czy jak będzie się po prostu rozchodził i, i... W sensie, bod, który atakuje będzie się rozchodził, no i może to by było w sumie lepsze, no nie wiem, no ze zamki Sultana naprawdę ciężko ocenić. Okej, okay, ważne jest przede wszystkim tak, spójrzmy tak jak normalnie zawsze patrzymy, nie ma nic dookoła, w zamku wszystko jest, wszystkie budynki, które są, są, nie ma nic na zewnątrz, to jest na pewno na plus. Dobra, są dwie wieże, które do wyglądu można uznać, że dają dosyć sporo, bo jakby było samo takie kółko, bo jest taki zamek, w którym w ogóle nie ma wieży, no to jest tragedia, więc ja bym dał taką ocenę 6. Tu będzie ocena 6. Mamy zamek numer 2. No, i co możemy tu właśnie zobaczyć? Że brama jest z tyłu zamiast z przodu. Więc w teorii można powiedzieć, że tak jak normalnie w grze jest, że często te boty próbują iść, bo brama będzie otwarta. Jak jest ta brama, szczególnie z tyłu, no to można tutaj się uprzeć, że te jednostki wroga będą obchodzić lewą, prawą stronę i będą tracić na tym czas. Co może dawać tym procarzom i łucznikom i miotaczom, czy zbrojnym nawet szansę na to, żeby. No, mieć dłuższą chwilę na to, żeby przygotować się do tej obrony. Jest tutaj, co prawda, jedną wieżę mniej, ale to nie jest problem, bo nadal jakaś jedna wieża jest, więc nie jest tak źle. Mówię, ta wieża, chociaż w małym stopniu tutaj daje jakiś wygląd, nadal budynki wszystkie są w środku. Co my tu mamy? Trzy domy, market, obóz tajemników, spichlerz, no i to praktycznie nic poza tym raczej tu więcej nie będziemy mieli. Poza tym, że pewnie może różnić się tylko ilość tych kwiatuszków, niedźwiadków i wszystkiego innego. Okej, okay, no to tutaj szczerze dałbym może i nawet 6,5 z racji takiej, że ta brama może naprawdę pomagać, bo jeśli jednostki nie będą przebijać się przodem, bo ta brama czasem może zostać rozwalona przez katapulty i wtedy jak jest na przodzie, no to może to popsuć i od razu te jednostki wszystkie mogą wejść. Ale u sultana mówię, różnie to bywa, bo czasem jak od razu wszystkie jednostki prosto wchodzą do tutaj do zamku, no to miotacze i ucznicy i procarze da dają sobie z nimi radę, więc nie jest tak źle. Jak się rozejdą no to w teorii też nie jest źle, bo już troszkę te jednostki mogą być poobijane, więc nawet jak się przebiją z tej i z tej strony, no to myślę, że i tak prosarze sobie powinni dać z tym wszystkim radę. Ok, ale dam tutaj 6,5 właśnie z racji takiej, że ta brama będzie z tyłu, że może jednak kupi to trochę czasu i będzie łatwiej się sultanowi bronić. Jedna wieża jest mniej, więc tutaj można by było troszkę odjąć, ale już aż tak nie będę, na pewno odejmę jak będzie y, całkowicie, b, zamek ten bez wieży żadnej, więc wtedy coś tam odejmę. No w sumie jak katapulta podjechała to i, jak katapulty podjadą to i tędy się przebiją od razu, czy to będzie wieża, czy to brama, mury są, nie są aż takie grube, chociaż no, u sultana można powiedzieć, że te mury są w miarę nawet lepsze niż w niektórych zamkach, na pewno tam u węża może być lepszy. W sensie w sumie że może być taki sam, bo tam praktycznie też są takie dwuwarstwowe, ale u wieprza na przykład już by były gorsze. Więc tutaj, złoto na przykład od wieprza to ma lepsze, że ma grubsze mury, więc to już na pewno jest na plus. Dobra, no to tu mówię 6,5 z racji takiej, że ta brama została w teorii tu, tak jak się ustawiło, przedstawiona została na tył, więc niech będzie 6,5. Okej, okay, mamy zamek numer 3. No i powiem Wam, że to też nadal nie jest zły zamek. Do tego powiem nawet, że jest może i lepszy niż ten pierwszy, patrząc na to, jak to wszystko mamy ustawione. Co prawda, ta wieża może powinna być troszkę w innym miejscu, chociaż jak są te wieże tak bardziej naprzeciwko siebie, to według mnie ładniej to wygląda. Tak samo jak lubiłem to u kalifa, dokładnie tak jak były naprzeciwko siebie, to tak samo tu mi się też to w miarę podoba. Jak jest jedna wieża po tej stronie muru, druga po tej stronie muru, to to w miarę łatwe, ładnie wygląda. Do tego Wolałbym, żeby u sultana, co prawda zamiast tych procarzy na wieżach byłoby chociaż tych dwóch łuczników. Myślę, że to by znacząco nawet zmieniło całkowicie wszystko, no bo jednak procarze na wieży, no to oni za bardzo nic nie zrobią. Jednostki muszą być naprawdę blisko, żeby ci procarze w ogóle mogli zacząć coś robić. Bardzo mi się szczerze w tym zamku podoba ten przód. Tu przy bramie, jak jest tak ładnie ozdobione tymi kwiatkami, to jest naprawdę powiem Wam, że ładnie zrobione. I do tego patrząc na to, jak oceniłem, że dałem 6 w momencie, w którym brama była w tym miejscu, bo była tak dosłownie na froncie. Dałem 6,5 gdy brama była tu. A brama, gdy jest na boku, to w teorii też mógłbym dać 6,5. Bo tu też jednak troszkę ten dystans będzie większy. Jedyne co może psuć to to, że bot mógłby rozwalić tą wieżę i też mieć w miarę szybkie przejście, bo te wieże są bardzo często rozwalane u sultana. Tak samo jak właśnie u Kalifa, ale nadal tak. Dosłownie wszystko to samo. Wszystko jest w środku. Są dwie wieże zamiast jednej. Co prawda, no mówię, to aż tak dużej różnicy nie robi. Robiłoby to w miarę różnicę, gdyby na niej byli ucznicy. Chociażby nawet może i mi To już by było znacznie lepiej. Ale okej, okay, no ta brama tutaj naprawdę bardzo ładnie ozdobiona. To mi się podoba, więc myślę, że takie 6,5 dam też. No bo tutaj no więcej no nie mogę dać. No, jedyne co u sultana jest o tyle dobre co nieraz widzieliśmy, że jak jest, są ustawione, bo sultan normalnie jest słabym botem na takiej standardowej wersji, gdzie tam załóżmy mają po te 200 jednostek, zwiększają ataki co 5 czy tam co 10. No i wtedy ten sultan jest naprawdę słaby, bo ma tam załóżmy 180 jednostek, no to przebicie do takiego sultana to żaden problem. Ale jak już robią po 500, 700 jednostek, no to wtedy bez problemu jak jest tam 400 procarze, czy łuczników jeszcze do tego dużo i miotaczy, no to jest w stanie się naprawdę bronić, z, z niejednego wielkiego ataku się wybronił, więc no co jak co na tych większych atakach z większymi jednostkami, z większymi ilościami jednostek, no to Sultan jest w miarę OK postacią. Nawet w testach wygrał z Wieprzem i to bez żadnego problemu, bo to był pierwszy atak, Wieprz nawet nie zdążył zrekrutować, mieli tam po 40 tysięcy i Sultan był w stanie rozwalić Wieprza, więc nie jest to taka zła postać. Zamki jak na Sultana z racji takiej, że używa procarzy, to w sumie jest dobrze dopasowane, że ma taki mały zamek. Bo wtedy, tak jak w tym małym zamku, Wilka jest, są w stanie wszystkie jednostki tutaj współpracować ze sobą. No i właśnie, no i ma, idzie dość duży atak. No i doszedł tylko dotąd, nic więcej już nie mogli zrobić. Więc tutaj tam też 6,5. Myślę, że te wszystkie zamki będą bazować między 5 a 7, ewentualnie jakieś 4,5 w niektórym może. Więc dobra, tutaj też drugi raz 6,5 dam. Dobrze, no i mamy kolejny zamek. Widzę, że nadal są dwie wieże i brama jest z tyłu, więc fajnie, jest wszystko tak samo prawie, że jak w tych trzech poprzednich zamkach, ale co my tu mamy? No spichlesz na zewnątrz przy bramie i już o tak o tyle jest w miarę dobrze, że to jest chociażby z tyłu, a nie tutaj gdzieś z przodu. No ta wieża też robi łatwe przejście. Więc tutaj są dwie wieże, jest to fajne brama z tyłu, spoko, ale ten spichlerz z tyłu, no, nie jest za bardzo dobry. Do tego tutaj też jest jeden domek na zewnątrz. Więc tu, no, jest tyle miejsca w środku, ale z jakiegoś powodu zostało to zbudowane na zewnątrz. Nie wiem po co. Według mnie jest to bez sensu. Już chyba też mówię, no, twórcy nie mieli chyba pomysłu o tyle, że. Że jakby dali ten spichlerz i ten domek w środku, no te zamki praktycznie już totalnie niczym by się nie różniły. A tak zrobili, że chociaż w tym zamku spichlerz i dom będzie na zewnątrz. Więc to jest chyba jedyna zmiana, ale nie jest to dobra zmiana dla sultana, Bo no, co jak to spichlerz, ważna rzecz. Tym bardziej, że sułtan nie ma żadnych browarów, nie ma karcz, nie ma niczego. Więc potrzebne mu jest tylko jedzenie, które i tak przeważnie musi kupować, bo nawet nie ma żadnego sadu. Więc jak. Taki spichlerz zostanie rozwalony, no to to jest dla niego duża strata, bo on to jedzenie musi kupować. Więc ogólnie, to, że spichlerz jest na zewnątrz. Dobra, tutaj dałbym szczerze. I są dwie wieże, nadal brama jest z tyłu. To na pewno na plus. Ale ten spichlerz i ten dom, co prawda, to jest mniej ważny. Ale spichlerz, no to tutaj już bym dał takie 6,5, spadnie do 5,5. Dam 5,5 w tym zamku, tak. No i przechodzimy do zamku numer 5 w takim razie. Ok, mamy zamek 5. No, i co my tu mamy? Brama jest co prawda z przodu. Jedna wieża z tyłu. Ogólnie podoba mi się to, że brama jest z przodu, a wieża tak idealnie na równi po przeciwnej stronie z tyłu. Jest to w miarę fajne. No, obóz najemników, co prawda, no tu już widać, że może i miejsca na niego by nie było przy tym ustawieniu. Tutaj, jakby może coś, no tutaj może by się zmieścił w tym miejscu. Jakby ten domek przestawić, właśnie gdzieś w to miejsce. To myślę, że znalazłoby się na to miejsce. Tu na spokojnie. Ale jest na zewnątrz. No, lepszy obóz najemników na zewnątrz niż spichlerz, to wiadomo. Zamek sam w sobie nie jest zły. Widzę, że nawet tych pozytywnych rzeczy tutaj chyba ma troszkę mniej. Ale ma też większość. Widzę w środku, więc tutaj tylko to, co jest na zewnątrz. Ok, bo tutaj zawsze czasem jakiś niedźwiedź czy coś. Gdzieś był zawsze na zewnątrz, ale tutaj jest tylko tyle. Ok, to nie jest tak źle. No, brama z przodu to może. Może i, no tak samo jak w tym pierwszym zamku, szczerze tutaj bym dał taką ocenę. Hmm. Ten obóz najemników, myślę, że na zewnątrz, no do 10 drewna kosztuje to nie jest jakaś wielka strata. Większą stratą byłoby, tak jak w poprzednim zamku, by trzeba było wszystkie jedzenie tam odkupować. No to może wtedy takie 5. 5,5. 5,5. Niech będzie to 5,5. Mimo, że jest ten obóz tak jak w pierwszym zamku było wszystko w środku. Tak, tu myślę, że to aż takie różnice nie zrobi dużej, więc myślę, że 5,5 na spokojnie można tu dać. No, 5,5 będzie idealne. Dobra, przechodzimy do zamku numer 6. Mamy zamek numer 6. No i powiem wam, że to jest ten zamek, który w ogóle nie ma żadnej wieży. Więc no. Szczerze, można i naprawdę się uprzeć, że jednak przez te mury troszkę dłużej zajmuje przebijanie się niż rozwalenie tej wieży, więc o tyle tu jestem w stanie uwierzyć, że do tego zamku naprawdę będzie trudniej się przedostać. Więc to dam na plus. Co prawda i tak jest brama, którą albo można przejąć, albo można rozwalić. Katapulty tak jak nieraz było widać, jak podjechały, no to. Niezależnie od tego, czy to będzie wieża, czy to będzie mur i tak się przejście zrobi. Ogólnie wydaje mi się, że u sultana można by było nawet zrobić taką fajną rzecz, żeby tymi kwiatkami, bo te kwiatki są jako wliczone tak jakby dla tych jednostek jako budynek, że one nie mogą po tym przejść, nie mogą tego, te za bardzo nie rozwalają tego, więc szczerze można by było to zrobić tak, żeby te kwiatki dać nawet tak odtąd, tak w takiej linii, że jakby tutaj się zrobiło przejście no to i tak nie mieliby nadal co z tym zrobić, bo te kwiatki, jako w teorii, że coś jest na ich drodze, sprawiałoby, że i tak by nie mogły jednostki dalej przejść, więc może i to by wtedy miało jakiś większy sens niż dawać je tak na zewnątrz, to by też była jakaś w teorii blokada. I myślę, że to by było takie sprytne, sprytna pomoc dla Sultana. Okej, okay, no więc nie wiem, no. Dam, może, obu tajemników znowu na zewnątrz. Te kwiatki, że są na zewnątrz, to to pewnie też trochę kosztuje. Balista może, jak podjedzie, to coś tam będzie niszczyć. Więc to jednak troszkę pieniążków tam może sultanowi zabrać. Ale nie jest to złe aż tak bardzo jak spichlerz, który tam był na zewnątrz. Więc myślę, że tu mogę dać ocenę 6. Mimo, że nie ma żadnej wieży, która coś tam do wyglądu daje to dam ocenę 6, z racji takiej, że uważam, że jednak przez te mury te jednostki będą chwilę dłużej się potrzebowały, żeby przejść. No właśnie, jak podejdą do bramy, no to będzie to też w miarę szybko, ale jak się rozejdą po tych murach, no to nie będą zestakowani razem, no i wtedy nie będą mieli takiej mocy, więc jak jeszcze arabskich zbrojnych ma Sultan, no to na spokojnie oni są w stanie poradzić sobie. Więc tutaj dam ocenę 6. No i dobra, mamy praktycznie podobny zamek, który był Poprzednio, tyle, że obu też jest w środku. No tutaj wszystko jest w środku. To jest na pewno na, do, na plus. Tu mamy znowu jakąś ładnie ozdobioną bramę. No i mamy przede wszystkim też jedną wieżę, która jest z tyłu, więc w teorii nie powinna robić za jakieś łatwe przejście. Więc szczerze. Też mi się tutaj też mam ochotę dać 6,5. No ja tu wszędzie mogłem dać 5,5, 6,5, 5,5, 6,5. Nie ma żadnej jakiejś różnicy. No, rozmieszczenie tych kwiatków, czy niedziwiatkę, czy tych posążków, no to, to nie ma sensu, no. To, że tego trochę więcej będzie w środku, a trochę na zewnątrz, czy coś, no to. Nie wiem, to też nie upiększa jakoś, nie wiem, jak bardzo. Jedyne co mo można też było, ale w sumie w żadnym zamku tego nie widziałem, że można zobaczyć, czy... W jednym zamku był spichlerz w teorii, za siedzibą, więc można powiedzieć, że katapulty mogłyby to rozwalić. Ale u Sultana niszczenie budynków, czy coś to nie ma sensu, bo on i tak ma pięć budynków na krzyż, więc to nie ma sensu. No nie wiem, no tutaj też chciałbym te 6,5. Zresztą taki, że jest wieża. Jest ta brama po lewej stronie, nie jest tak na froncie. Tutaj no fajne schodki, szybko. Można tutaj dostawić ewentualnie jakieś jednostki na mury. Ale nic w tym zamku nie różni się od innych. Tylko to umiejscowienie bramy i wieża się zmienia. Więc dobra, niech będzie 6,5. Niech będzie tutaj też 6,5. Nie wiem ile razy już dałem te 6,5, czy tam 5,5. Niech będzie ta szóstka. 6,5. Okej, okay, i tutaj już wiem, jaką ocenę dam. Tutaj są wieże, które są w teorii bardziej na boku. Nie są tak idealnie gdzieś na froncie i do tego brama jest z tyłu. I wszystkie budynki są na zewnątrz, mało są tylko te tutaj jakieś dwa posążki, czy jak to tam nazwać na zewnątrz, przy bramie do ozdoby. Ok, i tu dam siódemkę. Ponieważ na froncie katapulty będą musiały troszkę dłużej postrzegać, bo ta, wydaje mi się, że w tą wieżę łatwiej katapulcie rozwalić niż przebijać się przez mury. Do tego jednostką to samo. OK, tutaj jeszcze coś jest na zewnątrz, ale to nieważne. Wszystko jest w środku. Są dwie wieże i one są bardziej po bokach. I brama jest do tego z tyłu, więc do bramy też może te jednostki będą próbować się rozchodzić, tak jak to było w zamku numer dwa, czy tam 3. Więc tu myślę, że siódemkę jedną możemy dać. Ten zamek wygląda w miarę lepiej w porównaniu do tamtych innych, to co były dotychczas. Mniej, mniej tych takich ozdobnych rzeczy na zewnątrz. Wszystko w środku. Dwie wieże, brama z tyłu, siódemka, myślę, że chociaż jedna będzie zasłużona. Tak naprawdę te zamki normalnie miałyby 2-3, jeśli bym oceniał szczerze na standardowej wersji. Ale z racji takiej, że robimy to na nieoficjalnym patchu ze zwiększonymi armiami, no to dużo bustuje tutaj tak naprawdę u sułtana, tak jak mówię, to, że on jest w stanie się bronić. Czyli takie 3-4 ocena jest większa. Z racji takiej, że sultan naprawdę nieraz wybronił się trudnej sytuacji, a nieraz jak był turniej dwa, dwóch na dwóch, to sułtan przyjmował ataki od jednego bota, od drugiego bota i jego sojusznik był w stanie w tym czasie walczyć i dzięki temu przechodzili dalej, to chyba właśnie był Fryderyk z sułtanem i oni wygrali, wygrali jeden turniej, bo naprawdę Sultan był w stanie pomagać bardzo dużo Fryderykowi więc z racji takiej, no nie mogę też dawać oceny typu 3, 2 bo wiem, że broni się dość dobrze i jak jest jakiś turniej, gdzie jest tych botów więcej, to Sultan naprawdę może i atakami jakoś tu nie, nie, nie działa za dobrze, ale obroną naprawdę jest w stanie pomagać. Też wolno rekrutuje te jednostki, więc głównie się broni, jak już wyda wszystkie pieniądze, ale robi to bardzo dobrze, więc myślę, że takie oceny od 5 do 7 to dla Sultana będą idealne. No więcej nie można, bo te zamki jednak są zbyt słabe. Broni go tylko ta jego obrona. Ci procarze, ci łucznicy, miotacze, więc na tym skończymy. Mówię, to był szczerze najgorszy odcinek, bo naprawdę zamek, jak każdy inny, różnica tylko w tych wieżach. Dobrze, więc tak, Sultana mamy za sobą. Najtrudniejszy odcinek, już za mną, więc teraz będzie Ryszard. No i tam, już przynajmniej u każdego, nawet u marszałka, będzie coś innego, nawet u szeryfa, będzie coś innego. Więc to już jest na pewno fajne. Sultan był najgorszą postacią w tych testach, więc trudny odcinek za mną jest dobrze. Dajcie mi znać, co wy sądzicie. Czy może wy widzicie jakieś większe plusy, czy może minusy u Sultana? Jeśli tak, to dajcie mi znać w komentarzach. Z chęcią poczytam, bo naprawdę ja widzę tylko jego dobrą obronę i nic więcej. Zamki są po prostu nudne, chociaż troszkę mogliby twórcy, nawet kwadrat by mogli zrobić zamiast. Z samych tych okręgów i byłoby już znacznie ciekawiej jest jak jest, takiego mamy Sultana, no i takiego musimy go zaakceptować więc dajcie mi znać co wy o tym sądzicie no i widzimy się jutro w kolejnym odcinku o 10, trzymajcie się i do jutra na razie